witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj dla Was mam ulubieńcy miesiąca. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zapraszam do subskrypcji, a jeżeli już subskrybujecie, to nie zapomnijcie dać dużej łapki w górę i komentować. Zapraszam do oglądania. Okej, najpierw zacznę od ciuchów, ponieważ strasznie mi się zmienił styl do właśnie dzisiejszego dnia, a dzisiaj chyba jest 10, więc jakby tak połowa tego miesiąca. I Wam to właśnie pokażę. Ostatnio strasznie uwielbiam cargo pants. Cały czas w nich chodzę, to są po prostu zwykłe materiałowe spodnie. No wiecie o czym mówię, bo teraz są strasznie jakby w modzie. Ja uwielbiam, tylko je wypiorę i już znowu je mam na sobie, a więc one naprawdę wygrywają. To ja kupiłam w Berszce, pewnie widzieliście z nich haul, bo nagrywam na Teneryfie. Do tego uwielbiam takie spodenki, właśnie takie new colors, takie jakby, ja je nazywam takie spodenki safari, bo tak mi przypominają. Są nie to, że bardzo krótkie, ale też nie bardzo długie. I ja też kupiłam w Berszce i też są w tym samym holu co te spodnie. A do tych dwóch rzeczy uwielbiam nosić pasek taki czarny, tylko teraz nie jest dobrze zawiązany. To jest po prostu taki opasek. Go tak się nosi. I myślę, że czadowo wygląda w sumie do wszystkiego. Jest czarna, a więc też do wszystkiego pasuje. I też jest bardzo trendy teraz, a więc strasznie, nie że strasznie go robię, tylko po prostu zaczęłam go nosić więcej ostatnio i bardziej mi się ostatnio spodobał. Następna i kolejna rzecz z ciuchów to ta bluzeczka, którą też pewnie widzieliście w tym samym holu. Też kupiłam ją w bluzce, w Berszce. I to też jest bluzka, ale właśnie też taka czarna i chyba ostatnio te kolory ciemne tak mi się zaczęły podobać. Jest fajna, bo jest potargana tak na dole, a więc jest inna i mi się po prostu podoba. To wszystko z ciuchów. Mój styl się cały czas zmienia. Mnie nauczycielka pisze, okej. Mój styl się strasznie ostatnio zmienia właśnie od takich kolorowych rzeczy do bardziej ciemniejszych. Nie wiem czemu tak jest, albo nie wiem czemu, po prostu mi się bardziej podobają właśnie czarne rzeczy i teraz będę pewnie kupować więcej ciemniejszych rzeczy. Następna rzecz to jest taka, można nazwać to akcesoria, po prostu taka opaska na głowę, to, która głupio wygląda, jak tak się zakłada, ale pewnie już ją widzieliście na Instagramie. Kupiłam ją chyba 2 miesiące temu i tak chodziłam w niej, opuściłam, a teraz znowu zaczęłam w niej chodzić, bo jest naprawdę mega i strasznie mi się podoba. Ją kupiłam w Primarku. No i że już robię akcesoria, to Wam pokażę wszystkie akcesoria, które mi się podobały właśnie w tym miesiącu. Następnie mam kolczyki. Uwielbiam hoops. Wszystkie hoops, tylko srebrne. Nieważne jaki rozmiar, zależy od okazji, po prostu ubieram jakiekolwiek, ale oczywiście, że najbardziej lubię te największe. Zaraziła mnie koleżanka właśnie takimi kolczykami, bo przedtem prawie w ogóle w żadnych kolczykach nie chodziłam. Teraz zaczęłam nosić takie małe serduszka, a ostatnio właśnie coraz więcej noszę hoops. One też są z Primarka. I z akcesorii zostały mi okulary. Moje famous okulary już pewnie widzieliście na vlogach. Jestem prawie pewna, że tak. Ponieważ noszę je wszędzie. Wszędzie? Wszędzie. One są inne. Lubię być inna. I właśnie są takie jakby... Ale zrobiłam słowo angielskie, angielsko-polskie. Jakby takie właśnie alien style i są mega, super, mega fajne. No i mi się po prostu podobają, a w tym miesiącu je noszę najbardziej, a więc to jest mój ulubieniec miesiąca. Do tego, do okularów, też uwielbiam nosić zwykłe okulary. Nie mam wady wzroku, chyba tak to się mówi, wzroku? Ani nic, one są z H&M-u. Po prostu lubię jak wyglądają, mi się strasznie podobają, ale ostatnio przestałam
tak w nich dużo chodzić jak kiedyś, bo zauważam, że troszkę przybliżają, a nie chcę sobie zniszczyć właśnie wzroku, ale ulubienie z miesiąca na pewno jest. Następnie, co tu mam? Czapeczka. Oprócz właśnie tego czasu, gdzie jest słońce, nie noszę tej czapki, a uwielbiam ją. To jest taka moja jedyna czapka, którą na serio lubię i na serio mi się podoba. Ją zakupiłam w JD i właśnie chyba w zeszłym roku ją kupiłam i na lato po prostu muszę ją mieć. Inne czapki mi się nie podobają, ta jest dla mnie idealna. Już mówiłam, że ją kupiłam w JD, a więc to wszystko o niej. Następnie buty. Buty. Ja jestem bardzo picky, jeżeli chodzi o buty. Nie mam dużo, bo nie podobają mi się różne. Ale w tym miesiącu te na pewno wygrywają moje numer jeden buty. To są Nike Air Force 1. Uwielbiam je. Są bardzo wygodne. Kupiłam je też w JD. Są bardzo wygodne, bardzo tak jakby masywne i fajnie się w nich chodzi. Są bardzo ładne, przynajmniej ja tak myślę. I po prostu bardzo takie pasują do wszystkiego. Ponieważ są białe, nic nie mam, a więc pasują naprawdę do wszystkiego. I po prostu czadowo wyglądają. Jeszcze zanim przejdę do makijażu i tak dalej, to muszę powiedzieć, że chains. Uwielbiam nosić właśnie chains do czegokolwiek, najbardziej do tych cargo pants. I też ta sama koleżanka, co mnie zaraziła kolczykami, zaraziła mnie chains. One ja kupiłam w beczce, były ze spodniami, ale można kupić je osobno, jeżeli ktoś by chciał. Dodają jakby takiej stylu, że jakby jest coś prostego, je się doda i od razu jest lepiej, od razu jest fajnie, od razu jest ładniej i mi się mega, mega podobają. Przed tym miesiącem ich nie nosiłam, dopiero w tym miesiącu właśnie tak do mnie jakby do mnie przyszło to, że faktycznie fajnie to wygląda i zaczęłam je nosić, a więc dlatego są w tym odcinku. Następnie, jak wspominałam w room tour, uwielbiam kaktusy, tam jeszcze jest kaktus, ale w tym miesiącu na pewno wygrywa ten, ponieważ jest taki jakby słodki, taki miniaturka taka fajna. To jest kaktus z Tenerife. Jest inny, ponieważ to wygląda jakby kwiatuszki tak na nim rosły. Nie wiem, czy to widać, czy się chce sfokusować kamera. Ale właśnie on jest moim ulubieńcem miesiąca z kwiatków i plants i innych rzeczy. Po prostu jest taki słodki, jest handmade, a więc też pluszcik. Potem perfumy. Ogólnie uwielbiam wszystkie perfumy Victoria's Secret. Jeżeli tam widać, to tu mam... Tu mam dwie pary. Tu. Tu. Victoria's Secret. Zawsze lubiłam Victoria's Secret od chyba już 4 lat. Tylko nasze Victoria's Secret. I właśnie na lotnisku sobie zakupiłam Victoria's Secret Teas. One pięknie pachną. Je używam teraz codziennie. O tych perfumach zapomniałam. Te teraz są jakby w modzie. Nawet na moim... a nie, nie wypuściłam tego filmiku. Ale ten były na innym filmiku, tylko właśnie chcę go nagrać jeszcze raz, a więc tamten zostawiłam. Ale te perfumy są super, pięknie pachną. Ogólnie buteleczka też jest bardzo ładna, taka dziewczęca. To jest taki numer dwa po okularach, po prostu uwielbiam i muszę je mieć. No, znaczy nie, że muszę, tylko jakie mam, to już je muszę na siebie nosić, po prostu, bo są takie fajne. Maseczka. Uwielbiam robić sobie maseczki. A teraz zaczęłam używać maseczkę z Avonu. To je nazywa się Planet Spa Korean Charcoal Cleans and Refine. I to jest peel-off maseczka. Czyli zasycha, ma w sobie charcoal. Albo charcoal, nie wiem jak się mówi poprawnie. Chodzi o to, że jest bardzo dobre na pores, na wągry i takie tam. A więc używam ją dwa razy w tygodniu, bo chyba właśnie tak jest w instrukcjach, że to 1 do 2 razy się używa w tygodniu i faktycznie cera potem jest ładniejsza. Dwie ostatnie rzeczy już na ten filmik. Lip gloss. Ten lip gloss mam od bardzo dawna. On się nazywa Oh My Gloss i jest z Rimmela. A ten lip gloss dostałam chyba na Christmas i on jest z Victoria's Secret Oh My Glow.
I te dwie pomadki chyba po polsku? Nie wiem. Właśnie lip gloss noszę codziennie. Moje usta, my lips, po nich są nawilżone, bardzo fajnie wyglądają, bardzo świeżo. I też je uwielbiam, dlatego też są w tym filmiku. To jest wszystko na ten filmik. W tym filmiku pokazałam wszystko, co właśnie weszło tak w modę jakby do mnie w tym miesiącu, chociaż do pół tego miesiąca, bo jest dopiero pół miesiąca. Jeżeli coś macie jakieś pytania o tych rzeczach, to piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem i wszystkie te rzeczy tutaj mogę polecić, są bardzo fajne i bardzo mi się podobają. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, to nie zapomnijcie subskrybować, lajkować i komentować. Też powinnam powiedzieć, że mam dwa social media, mam Instagrama i Facebooka, linki do nich znajdziecie w opisie. A! Zmieniłam godzinę, kiedy będę uploadować, jak już nie zauważyliście. Nie będzie to od 9 do 11 rano, to po prostu będzie codziennie, ale nie wiem w jakich godzinach, przez to, że mam taniec i niby wakacje mam odpoczywać, ale jednak trenuję na Worlds, na duży konkurs i nie mam tego czasu, żeby rano wszystkiego uploadować. Jeżeli po prostu będę uploadować najwcześniej, kiedy będę mogła i nie ma żadnego czasu określonego, więc włączcie dzwoneczek, żeby wiedzieć, kiedy jest nowy filmik, żeby można było obejrzeć. I to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia, kochani, buciaczki! It won't take long, only a minute. I promise it's worth it, so please don't quit it. And stay positive.